Dzień dobry, panie Janie. Tak jak obiecywaliśmy, tydzień czasu mija i spotykamy się po raz kolejny. Już tym razem chyba bez chwalenia będzie z tego, co widzę, po minie. Nie, no dlaczego? No jakoś tak się składa, że chyba nie będzie chwalenia tym razem, ale to nie dlatego, że ja po prostu no, nie chcę chwalić. Ja staram się przekazywać obiektywnie to, co podsłucham, to, co się dowiem, co się dzieje w gminie, to przekazuję. No i chciałbym się wyspowiadać przed tymi osobami, które później dzwonią do mnie albo piszą, że ja jestem nieobiektywny, bo nie krytykuję pani wójt, tylko wychwalam gminę. No ja przepraszam bardzo, ja nie jestem od tego, żeby krytykować panią wójt i, no, i wychwalać gminy też. Ja tylko po prostu w zależności od sytuacji opowiadam to, co podsłucham, to, co podejrzę. No a że to wychodzi różnie czasem, no to już nie moje wina jakby. Ja jestem tylko przekaźnikiem, przekazuję to, co się dowiem. Takie życie, jednym słowem. No, takie życie. No i właśnie chcę przekazać na sam początek, że już zbliża się sesja Rady Gminy Bielsko-Podlaskiej. Jak wiadomo, przed sesją zawsze się odbywają komisje, które są zwoływane niby to przez przewodniczących, ale tak w rzeczywistości to pani wójt decyduje, kiedy te komisje się odbędą, najbardziej to w jeden dzień. Ale chcę powiedzieć, że ostatnio był taki temat, że nastąpią zmiany statutu. No i ja teraz otwieram stronę internetową Urzędu Gminy i rzeczywiście jest nowy statut, ale ten nowy statut to właściwie stary statut. To chcę powiedzieć, że góra urodziła mysz. Tam tylko może 2 czy 3 punkty zmienione i to tak nie bardzo zmienione i właściwie to na niekorzyść. Ale pan mówił, że jakaś komisja miała się jeszcze odbyć odnośnie... Tak, miała być komisja, ale się nie odbyła z uwagi na to, że nie chciało się, czy nie można było dojechać. Radni dochodzą do wniosku takiego, lepiej, jeżeli za nas wszystko pani wójt zrobi. I co pani wójt zrobiła? No i pani wójt napisała nowy statut, który jest tożsamy ze starym statutem. I tu trudno coś podsłuchać. No, jeden tylko radny... udzielił mi informacji, że on wpisał tam jakieś 3 czy 2 zmiany, ale nie pochwalił się, czego dotyczą te zmiany. No zobaczymy, jak to będzie na komisjach czy na sesji. I jeszcze ten radny właśnie, przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, pan Tymiński, poinformował mnie, że podobno klub radnych konstruktywnych też przygotował jakieś zmiany, tylko też nie wiadomo, czy one były ujęte, czy były przesłane. Także trudno coś na tym powiedzieć. Trzeba po prostu nabrać się cierpliwości i zaczekać do sesji. Tak. Ja rozumiem, że to tylko projekt się pojawił, tak? Tak, to jest projekt, ale to jest pewne, że wszyscy radni milcząco to uchwalą tradycyjnie już. No, nie wiem, jak się zachowa w tym wypadku klub radnych konstruktywnych. No, czy oni będą coś odzywać się, przedstawiać swoje racje, czy nie będą, ale wynik jest przesądzony. W takim, no, przynajmniej 12 głosów będzie za tym statutem, który jest właściwie niezmieniony, szczerze mówiąc, bo ja go przejrzałem dzisiaj. I jakie tam są propozycje zmian może? No właśnie, a jakie były propozycje zmian, to nie wiem. Jest tu jedną taką zmianę, wychwyciłem to, że protokół komisji powinien być 7 dni przed sesją udostępniony radnym. Tylko teraz zagadka. Radni nie wiedzą, kiedy będzie sesja. I jak tu można obliczyć te 7 dni przed X? No ale to już wyższa matematyka pewnie. Pewnie jakoś to będzie. Na wszystko jest sposób. Na wszystko jest sposób, pewnie. Tak, to ten temat. Druga sprawa na tej sesji. Będą dwie takie ciekawe informacje. Jedna informacja to komendy powiatowej, jaki stan bezpieczeństwa w gminie, ale jest przygotowany i tak dalej. To właściwie wszystkie takie służbówka to tylko poinformują radnych, jaka sytuacja jest. I nie tylko radnych, ponieważ sesje są transmitowane. A druga sprawa to są informacje, ale to już nie będzie na sesji.
tylko na komisji. Nie wiem dlaczego. Czyżby to jakoś sekretno, tajno będzie, ale zamieszczone na stronie internetowej. Podpowiadam, kto chce zobaczyć, informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielsku Podlaskim za rok 2020. I to jest, co roku jest taka informacja, co roku jest program rozwiązywania. No i tutaj mamy, że przewodniczącym tej komisji jest pan Andrzej Michał Lipski. Konia z rzędem temu, kto wie, kto to jest, kto to był, co to za człowiek, dlaczego on jest przewodniczący. Bo przeważnie w różnych komisjach przewodniczącym jest wójt albo zastępca. A tutaj, no, myślę, że się dowiemy, no nie wiem, czy się dowiemy, bo na sesji na pewno o tym nie będzie mówione, tylko na komisjach. Pan wie? Ja wiem, bo ja jestem stary człowiek. Ja pamiętam, jak ten człowiek był jeszcze zastępcą wójta. Ale to było dawno, dawno. No, jako ciekawostkę powiem, że Gminna Komisja została powołana w 2012 roku przez wójta gminy Bielsk Podlaski. Jestem trochę zdziwiony. No, wtedy, jak dobrze pamiętam, pan Andrzej Michał Lipski już nie był zastępcą wójta. No tak, i skład powiem, bo myślę, że no nie każdy może zajrzy na stronę Urzędu Gminy, a jeżeli zajrzy, to tam trudno się połapać, gdzie to znaleźć. I tak, ja tu czytam. Albina Nazarewicz, sekretarz, jest to pracownica Urzędu Gminy. Dorota Al-Arab, członek. Irena Żmieńko, członek. Irena Wróblewska, członek. Sławomir Niczyporuk, członek. I ksiądz Zbigniew Domirski, członek. 7 osób. No i komisja przedstawia nam informację, jak wykorzystała pieniądze, które są pozyskiwane z tak zwanego korkowego. Jak ktoś prowadzi sklep, to musi płacić dla gminy taki haracz, jakby na to, żeby gmina miała na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych. I na plan 31 tysięcy w 2020 roku zrealizowano tylko 9450 zł i 78 groszy. Co się stało z pozostałymi pieniędzmi, nie wiadomo. Ale to oznacza, że w gminie... To jest taka komisja podpolna, taka, no... No jasne, ale wniosek taki mi się nasuwa, że po prostu w gminie nie ma problemów alkoholowych wśród mieszkańców. Są tutaj napisane, że nawet kilku ludzi skierowano na odwyk tej. Jest takie coś. Ale to już, ja mam nadzieję, że radni, jak będą na komisji i ja będę na komisji, to więcej będę mógł powiedzieć, jak coś podsłucham. Mam nadzieję, że radni na ten temat będą dyskutować na komisjach. I teraz, skoro już jesteśmy przy komisjach, to jest taka komisja rewizyjna, która tutaj widzimy na zdjęciu, obradowała jakby wcześniej, dlatego, ponieważ radny, jeden z radnych złożył interpelację, ponieważ wójt gminy i sekretarz gminy mieli jakby do niego pretensje, że on kiedyś pobierał z Urzędu Gminy paliwo na koszenie i nie podpisywał, czy nie rozliczył się, nie wiem, o co tam chodzi. A ten z kolei radny tłumaczy, że on żadnego paliwa nie brał. No skoro nie podpisał, to pewnie nie brał. No tak, i teraz komisja rewizyjna ma sprawdzić, jak w rzeczywistości jest. I zebrała się komisja, bodajże to w czwartek 18. Poszedłem z ciekawości na tą komisję posłuchać i tak dalej. No prowadził pan przewodniczący Gołuszewski-Walenty, który jak zwykle no taki chłop jak dąb, a boi się głośno mówić. Nie wiem, może z głosem ma trudności czy i tak dalej, ale udało mi się co nieco podsłuchać, a mianowicie on powiedział, że sam nie wie, co robić z tym. Mówi, trzeba jakoś, żeby nas wyszkolili, jak to kontrolować, bo to była pierwsza w historii kontrola. I mówi, no na razie my się spotkaliśmy się tak oficjalnie, pogadać, nie wiem co dalej robić. No chyba zwrócę się do pani wójt, żeby
człowiek odpowiedzialny za wydawanie paliwa, przygotowali nam materiały. No jakie materiały tam, nie wiem, no trudno znaleźć jakieś materiały, które nie są podpisane. No ja sobie nie wyobrażam, jak można znaleźć dokument, który nie jest podpisany. Którego nie ma. No może jest, tylko może tak, wystawili temu panu dokument, on wziął to paliwo, ale nie podpisał, bo jest tam jedna pani Kruch w tej komisji i ona od razu w trakcie komisji rzuciła się, bo akurat tak się składa, że ten radny, pan Onacik, który interpelację złożył, też jest w tej komisji. I pani radna Kruchowa mówi, no co ty, Jurek, brałeś paliwo i nie kwitowałeś? No jak to tak można być? No śmieszne, a ten pan tylko się uśmiecha. No nie wiem, czy on się uśmiecha, pewnie czuje się bezpieczny. A czy to nie jest tak, że takimi sprawami powinny się zajmować jakieś służby odpowiednie, chodzi mi o policję ewentualnie? No nie, jak komisja rewizyjna coś ustali, ale nie wiadomo, kiedy ona to ustali, bo nawet sam przewodniczący mówi, nie wiem, jak to długo potrwa, czy to już może trzeba w pole będzie wychodzić, czy jak, marzec, ale postaram się coś się dowiedzieć. No nie wiem, wydaje mi się, mogę podpowiedzieć dla pana przewodniczącego, jeżeli nikt z komisji się nie zna na tym, jak kontrolować, niech zaprosi do komisji osobę, taką, która się zna na rzeczy, która wie, jak to podpowiedzieć. Niech uważnie przeczytają, o co mu chodziło temu radnemu, co interpelację robił. Bo tu wychodzi tak, że oni będą przerzucać górę dokumentów w latach 14, 15, 16. To nie wiem, to rzeczywiście zajmie im trochę czasu, no bo tych dokumentów jakby nie było, trochę się wytwarza w ciągu 3 lat. Panie, no, nie, ale to już ich problem. Czy udało się ustalić, czy ta trawa była skoszona, czy nie była? Nie, trawa podobno zawsze było elegancko na tym, ale później z uwagi na to, że ten sołtys mówi, że on własnym sprzętem kosił, własnym paliwem, to on przestał kosić, bo się zdenerwował, ile to można społecznie działać, jeżeli to obowiązek gminy. No i wtedy już sama gmina zaczęła tam, nie wiem, wysyłać kogoś, wynajmować, ale czy to będzie przedmiotem tej komisji badania, czy nie, to nie wiem. No wychodzi na to, że to będzie tak jak to seryjny film. To ta Izaura. Komisja, tak chyba, no zobaczymy, jak to będzie. No teraz to modne ten film nie Izaura, a Kozacka Miłość, to pewnie to też będzie. Jeśli chodzi o ten film, to tam wszyscy zakochani, wszyscy nieszczęśliwi, coś podobne jak w naszej gminie. No tak. Taka to jest sytuacja. Jak będzie na pozostałych komisjach, to dowiemy się już w tym tygodniu, bo wszystkie komisje odbędą się 23, tak, we wtorek, oraz sesja 26 w piątek. No, zachęcam wszystkich ludzi oglądać sesję. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie tak milcząco jak kiedyś, bo ostatnia sesja pokazała, że tam sporo było dyskutantów w grudniowej sesji. Może i tym razem wreszcie radnym rozwiąże się języki, to i wszyscy my się dowiemy więcej. Czyli za tydzień, jak się spotkamy, to już na pewno będzie o czym opowiadać. Więcej będzie informacji na pewno, aniżeli teraz. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Ja również dziękuję i do spotkania następnego. Do zobaczenia.